Cześć ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. I okej. Ostatnio wypełniliśmy sobie zadanie związane z Jaskrem, a więc mamy teraz dwa kolejne, również związane z Jaskrem, tak notabene. A więc mamy Dorwać Juniora oraz Skarb Hrabiego Ravena. Ale zanim przejdziemy do tych dwóch zadań, najpierw chciałbym się zająć tymi pobocznymi, które również są na 12 poziom, czyli Lekcja Szermierki. Tutaj mamy jeszcze ponicę do kłębka, ale jego nie wykonamy, dopóki nie dostaniemy się na Skellige. Ale za to w zleceniach mamy jeszcze tutaj Potwór z Bagien na 12 poziom i to również będę chciał sobie teraz wykonać. Zobaczmy jeszcze na poszukiwania. Poszukiwań, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem. Mamy tu jakieś zadania w ogóle, które nie wymagają żadnego poziomu. Warto będzie to sobie sprawdzić. Dobra, ale żadnego na 12 nie mamy. Dobra. Zajmiemy się na początku może tą lekcją szermierki, ale zanim jeszcze przejdziemy do lekcji szermierki, porozmawiamy sobie z Priscillą, bo Geralt. Nie zdążyłem tego zrobić na ostatnim nagraniu. Zapytajmy go, jak poznała Jaskra. Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim Welander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A, rozumiem. No tak. Okej, a więc nie było tego dużo. W zasadzie mogłem to zrobić w poprzednim odcinku. No ale już trudno. Dobra, wejdźmy sobie. Widzicie to co ja? W takim razie z tej karczmy. Tak pięknych okolicznościach. Moment, tutaj wyjście tak. Nazajutrz, by dać Rosie lekcję szermierki. Okej, a więc jeśli to ma być nazajutrz, no to pomedytujmy sobie do rana. Dobra, i gdzie to jest? W tamtą stronę. Jest całkiem niedaleko, więc się tam przebiegnę. 150 kroków to jeszcze nie jest jakoś bardzo daleko. No i przynajmniej będziemy mieć tą misyjkę z Var Atre zakończoną. Nie pamiętam nawet, czy ją robiłem, gdy za pierwszym razem przechodziłem Wiedźmina. No zresztą mało istotne. Dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści. Dobra, w tą stronę? Dokładnie. No jesteśmy znowu w jej rezydencji. Okej, porozmawiajmy ze strażnikiem. Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. Ej, no to w takim razie idziemy. Ej, to jest całkiem daleko. Więc może użyjmy szybkiej podróży. W tą stronę mamy znacznik, dokładnie gdzieś tutaj. Chyba tam jeszcze dalej. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie O, jest. I chodźmy tutaj. No szczerze mówiąc, jestem dość ciekawy tej całej lekcji. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ta dziewczyna pochodzi z Nilfgaardu. Co ciekawe. Więc może być różnie. Ej, cała gromadka krasnoludów właśnie tędy przeszła. Okej. A więc jest i pani Var Atre. Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Rosa. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Var Atre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już,
Odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Trzeba przyznać, że dziewczyna jest przekonująca. W sumie no tak, umawialiśmy się na trening. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. A dlaczego okay. miecze nie przy pasie dyndają? No to chodźmy za nią. Roza Var'atre. Ale mamy nilfgaardzkich żołnierzy, co ciekawe. No oni nas chyba nie zaczepią raczej. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? No, dobra, nie chcemy zrobić jej krzywdy, jasne. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła krzywdy. No dalej, Geralt, broń się! Okej, okay, dziewczyna jest zuchwała. No właśnie, już się pojawiła krew. Już przestań! Poddaję się! W porządku? No, Geralt się zdyszał mimo wszystko. Jedyne co poważnie zraniłeś to moje poczucie dumy. No co ty? Dobra, to jest ciekawe pytanie. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Okej, dziewczyna walczy rozumiem, w gorsecie? Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? No właśnie. Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far'atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. No i tego się właśnie spodziewałem. Nie mogła odejść daleko. Szczerze mówiąc... Służę wiecznemu... Niespecjalnie mnie to zdziwiło po tym, jak kazała nam się odwrócić. Ale okej. Czemu tam mam znacznik dalej? Coś jest nie tak? Powinienem chyba zbadać te ślady. No dokładnie. W tę stronę jest 7 kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. Okej, okay, podejrzewam, że 7 kotów to jakaś knajpa, bar, cokolwiek. W czym raczej nie powinno być Rozy. Patrzcie, nie muszę wcale trzymać wiedźmińskich zmysłów, żeby już widzieć te znaki. A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Far'atre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bestyjką... No, to już my się rozprawimy. Okej, Kurna, sam nie wiem. Jest ich dwóch, więc nie wiem, czy akcja zadziała. Kasy też im nie chcę dawać, bo... No, bo to nie jest jakby w stylu Geralta. Dobra, spróbujmy akcji. Sprawiłeś panience przykrość. Przeproś ją teraz. Najładniej, jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny, jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej.
Okej. Okay. O, rany. Lukas i Kobe. Zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie. Nic ci w końcu nie zrobimy. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. Okej, okay, zaczynam jej nie lubić. Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś, bo chyba często będziesz musiała używać miecza. Nie rozumiem cię, Geralt. Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch pijaczków? Co ci oni obchodzą? Świat będzie lepszy bez... Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. To fakt. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Dobra, o ile wcześniej dało się polubić Rosę, o tyle teraz zmieniłem o niej zdanie o 180 stopni. No ale dobra, zadanie wykonane. Mamy sporo, naprawdę jeszcze sporo czasu. Więc zajmijmy się jeszcze potworem z bagien na 12 poziom zadanko. Dobra, tutaj mamy znacznik szybkiej podróży, więc od razu sobie w niego kliknijmy i sprawdźmy, gdzie jest to zadanie. O rany, kawał na północ. A no tak, przecież to jest na bagnach. To jest chyba w tym samym miejscu, gdzie wcześniej spotkaliśmy tego człowieka, który zbierał torf, czy coś też innego na bagnach. Chyba od niego właśnie dostaliśmy to zadanko. Porozmawiaj ze zleceniodawcą, okej. Tak też zrobimy. Wezwijmy sobie może płotkę. 200 kroków to niby nie jest jakoś bardzo daleko, ale myślę, że na płotce będziemy tam szybciej. Jeny, jak to siodło wygląda, które chyba ostatnio wygraliśmy od tego... jak on się nazywał? No, w każdym razie był Nilfgaardczykiem, nie pamiętam imienia. Lesław, okej. Jakieś wieści? Okej, okay, dziwne. No, mogę pomóc za opłatą. Okay. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Czy ja wcześniej z nim... odbywałem tę rozmowę? Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Okej, okay, stawka podstawowa. Ile możemy wynegocjować? 66, niby niedużo. A dajmy na początek jak 30. Tyle to ja nie mam, ale może parę koron mniej was zadowoli. Dobra, schodźmy po 10. Wtedy szybciej po prostu skończymy tą negocjację. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie, zgadzam się. Okej, okay. A więc coś tam zawsze wytargowaliśmy. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić się idzie. Okej, okay, sprawdź, co zabija we mgle. Tak też zrobimy. Czemu pokazuje mi znacznik, że mam iść w to... Znaczy, kropki mi pokazują w tą stronę, a znacznik jest tam. Dziwne. Dobra, idźmy prosto do znacznika. W takim razie. Dobra. Mamy sprawdzić, co zabija we mgle. Na pierwszą myśl przychodzi oczywiście mglak. Gdzie ten artefakt od Kairy? Okej, mieliśmy tu jakąś iluzję. Zaraz to sprawdzę. Najpierw pozbieram, co mam do pozbierania. Gdzie jest ta iluzja? Tutaj chyba. Ktoś nałożył iluzję. W zasadzie to co my właśnie zrobiliśmy? Przecież już widzieliśmy to ciało. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Okej, okay, podejrzewam, że chyba to było zbugowane. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Chyba, że widzieliśmy zwłoki, ale nie widzieliśmy śladów. Czyli żeruje tu kilka osobników. Być może i tak było. No dobra, no w każdym razie, jeśli chodzi o tą mgłę... Okej, okay, tam mamy znacznik. Jeśli chodzi o tą mgłę, no to... Zapach.
jakby metaliczny. Okej. Wiemy już, wie, że to nie jest normalna mgła. Można ją spalić? Chyba nie. Dusimy się tutaj, okej. Trzeba oszczędzać powietrze w takim razie. Mieliśmy wszystko, co tutaj znajdziemy. Okej, mamy kolejne ciało. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Otwór musiał uderzyć z ukrycia. No właśnie. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Dokładnie, o tym samym pomyślałem, bo otwór zabija we mgle, więc to naturalne, że nasunął mi się od razu mglak na myśl. Wygląda na to, że mamy jakiegoś bardziej doświadczonego mglaka. Geralt nam to potwierdził. Okej, okay, trup pojady. Ignis Fatuus. Wersja, która zaległa się na torfowisku Velen. Okej, okay, to jest to. I co my tu mamy? Księżycowy pył, olej przeciwko trupojadom i znak Quen. No okej. Okay. Weźmy sobie olej w takim bądź razie od razu. Nałóżmy na miecz. Gdzie są oleje? Tutaj są, okej. Okay. Nałóżmy i czy mamy tą petardę? Smoczy sen, kartacz, nie mamy. A w ogóle sprawdzę sobie alchemię przy okazji. Właśnie, mogę tutaj zrobić ulepszoną wilgę i ulepszonego kota. Odwar z północnicy. Na pewno sobie to porobię wszystko w najbliższym czasie. Przeklęty przeciwko zwierzętom. O proszę, jest tego całkiem sporo do robienia. Ulepszony kartacz. Ulepszony księżycowy pył. Ale nie mamy tego zwykłego księżycowego pyłu. To jest w ogóle ciekawe. Dobra, wiecie co? Ja nie będę teraz tego ulepszał, bo tego jest sporo. Zrobię to sobie już, myślę, po tym odcinku od razu, żeby nie zapomnieć. No chyba, że jak zwykle zapomnę i będzie kicha pod tym względem. No to nie jest na 12 poziom, więc mimo wszystko powinniśmy sobie poradzić z mglakiem. Dobra. Znajdź skryte przez iluzję leże mglaka. Okej, no ale na razie nic tu nie widzę. Chyba tam. Tak to wygląda. Iluzja. Dokładnie. A więc schodzimy pod ziemię. Tutaj jeszcze coś myślałem, że było, ale jednak nie. O, patrzcie, tutaj jeszcze więcej tej mgły. Jeszcze jakaś odnoga. No, mamy jeszcze jakiegoś pomniejszego mglaka chyba. Raczej nie był ten główny nasz przeciwnik. Uuu, dranie są silne. To chyba przez tę mgłę. Całkiem możliwe. Zresztą nie był jakoś specjalnie silny. Dobra, tu jest wyjście do skini. Więc na razie nie będziemy wychodzić. Nowy znacznik wyjście? A, okej. Okay. Po prostu nam zaznaczyło na mapie, gdzie mamy jaskinię. No i mamy cutscenkę. Co jak to, ale akurat te cutscenki są bardzo klimatyczne w Wiedźminie. Okej. A oto i nasz mglak. O rany. Ten to naprawdę nieciekawie wygląda. Ignis Fatuus, okej. Fatuus. Znaczy powinien powiedzieć. Nałóżmy sobie Quen. Żeby go widzieć, możemy sobie wypić kota tak w ogóle. Nie powinien być wtedy widoczny. Samo jak wcześniej to robiliśmy z wampirem. Wiecie co? On się chyba teraz zbugował i mogę go tak po prostu do końca zabić. Się zblokował od skałę i... No i ta walka jakby nie stanowiła już żadnego problemu w tym momencie. No dobra, no przynajmniej szybko poszło. A więc zostało jeszcze trochę czasu.
Myślę, że może jeszcze sobie coś zrobimy w takim razie na tym nagraniu. Dobra, tu już nic nie ma do zebrania. A więc wychodzimy stąd. Dobra, gdzie mamy... Ona się to tutaj. Mamy nawet znacznik, więc nawet nie musiałem tego sprawdzać. Dobra, wejdźmy stąd. I idziemy odebrać nagrodę do mglaka. Dobra, jest to całkiem blisko. Nie ma co już wzywać płotki. Może miałoby to sens, jakbym od razu ją wezwał. Ale teraz proszę, nawet płotka tutaj na nas czeka. Jakieś wieści? Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Okej. Okay. Miejcie litość, ja zapłacę, dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień jak się od dna odbiję. O, rany. O. No dobra, niech będzie, że wrócimy za tydzień. Niech będzie, ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, dokładnie tak. Panie Wiedźmin. Pięknie dziękuję. Niech wam melitele w dzieciach. Weź się lepiej do roboty. Masz tylko tydzień. Akurat nie wiedział, co mówi, bo generalnie wszyscy Wiedźmini są sterylni. Sterylni. Dobra. W każdym razie są bezpłodni. Wysterylizowani, o, chyba tak powinienem powiedzieć. Jest płotka. Dobra, wiecie co? 21 minuta nagrania, więc w sumie moglibyśmy skończyć. Ale spróbujmy sobie jeszcze zrobić to zadankę. Przesuwaj schowek martwego wieśniaka za pomocą wiedźmińskich zmysłów. W ogóle nie wiem, o co chodzi w tym zadanku. O jakim schowku my mówimy? Gdzieś tutaj. Okej, wiecie co? Zrobię teraz cięcie, pojadę tam i za chwilę do was wracam. Okej, witam was wszystkich po krótkim cięciu. Jesteśmy już na miejscu, ale i za bardzo nie pamiętam, o co chodziło z tym schowkiem. A mamy tu gule. Dobra, one są tam, więc może nawet nie będziemy musieli z nimi walczyć. Chyba jednak będziemy musieli, bo nic tutaj nie widzę. A, już wiem, co to za miejsce. Ale... Generalnie ja przecież szukałem ostatnio cały ten schowek. Dobra, one są na niskim poziomie, więc nawet jakoś nie staram się za bardzo nad nimi wysilać. Chyba chodzi o ten schowek. No ale ja dokładnie przecież tutaj sprawdziłem wszystko, co tu było. Serio, nie mam kompletnie pojęcia, o co może chodzić. Spójrzmy jeszcze na to zadanko. Przeczytaj znalezione zapiski. Okej, przeczytałem je. Mamy coś tutaj znaleźć. Dobra, dostał jeden gul. Ale nie mogę nawet wyjść teraz stąd. Nie wiem czemu. Okej, to było dziwne. Tutaj coś jeszcze mamy, może o to chodziło? Też nie sądzę. Dobra, wiecie co? Zrobię jeszcze krótkie cięcie. Jeśli coś znajdę, to za chwilę do was wracam. Cześć, witam was już po krótkim cięciu. Przeczytałem sobie jeszcze raz ten list i na spokojnie i domyśliłem się, że chodzi o kopek siana, który gdzieś tam ktoś schował swoje rzeczy. Zresztą pokażę wam to jeszcze. Nie, to są zlecenia. Czemu tu jest jeszcze dalej potwór z bogiem? A, żeby wrócić do gościa za tydzień, okej. O,
Proszę tutaj. Jak wyciągnęli Antosia? Schował się w polu obok snopka siana, pod którym zakował swoje rzeczy. Zatłukli cepem. Podejrzewam, że chodziło o to, żeby znaleźć ten skarb właśnie w snopku siana. No i odnajdźmy go teraz. Proszę, i mamy wykonane zadanie z deszczu podrędne. A więc dokładnie o to chodziło. Wcześniej jakoś to przeoczyłem po prostu. Już do tego potem nie wracałem. No a teraz sobie to nadrobiliśmy. Dobra, jest tutaj zbroja. Wow, jest całkiem niezła, ale i tak gorsza od naszej. Na 7 poziom. Jakbym ją wtedy znalazł, to myślę, że byłaby całkiem niezła. No i mamy też miecz, który wcześniej zdobyliśmy u tego mglaka. Ale również jest nieco gorszy od naszego. Mamy jeszcze trofeum z mglaka. 5% dodatkowego złota. Okej, czy ja wolę 5% złota, czy 5% dodatkowego doświadczenia? Za ciosy kończące walki z ludźmi. Chyba jednak doświadczenie wolę bardziej. A więc bierzemy sobie doświadczenie. I dostałem poziom. Mamy tu już 2 kolejne sloty wolne. Ja kurczę. Dalej chyba chciałbym iść w walkę mieczem, ale przejrzę sobie jeszcze na spokojnie po nagraniu wszystkie umiejętności tutaj i może jeszcze wykombinuję w coś innego, co chciałbym pójść. Rodzaj przynajmniej jeden punkcik, żeby zająć ten slot. Dobra, w każdym bądź razie to już tyle na dzisiaj. Zostawcie, jeśli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Ja się już z wami żegnam tym oto pięknym widokiem na bagna albo na zachodzące słońce. O, tak chyba będzie nawet ładniej. Dobra, trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka.